dniu dzisiejszym w obrębie miasta Szczecina na drogach lotowych, wylotowych umieściliśmy posterunki blokadowo-kontrolne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kontrolą pojazdów przewożących, jak mówiłem, materiały niebezpieczne. Przede wszystkim są to paliwa, chemia, różnego rodzaju gazy. Zwracamy uwagę przede wszystkim na stan techniczny tych pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, to czy cysterny, tudzież pojemniki do przewozu są certyfikowane, czy kierowca ma odpowiednie uprawnienia, żeby tego typu pojazdem kierować. Od około 3 lat stwierdziliśmy bardzo dużą poprawę stanu technicznego tych pojazdów. W większości tabor jest nowy, góra 2-3-letni. Duża tutaj zasługa dozoru technicznego, który zwraca szczególną uwagę przy certyfikowaniu różnego rodzaju cystern na to, ażeby spełniały one wszelkiego rodzaju wymagania. Pojazdy są dobrze wyposażone, kierowcy posiadają stosowne uprawnienia, mają tak zwane teczki ADR-owskie z wymaganym wyposażeniem. Braków na dzień dzisiejszy, istotnych braków nie stwierdziliśmy.